wydobądźmy trzy zadania. Pierwsze idące od świętej Faustyny Kowalskiej. Polsko, umiej być wdzięczna. Drugie zadanie i trzecie pochodzące od świętego Jana Pawła II. Trzeba wierzyć w mądrość narodu, który buduje na krzyżu i zaufaniu do Matki. I trzecie, uwierzmy, że miłość miłosierna jest potężniejsza od naszych zranień, grzechu i śmierci. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Jasnej Góry transmitowaliśmy apel jasnogórski. Dziś rozważanie poprowadził ojciec Albert Szustak. Bardzo dziękujemy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nadzieja z Polski. W naszym dzienniku relacje i reportaże z papieskiej pielgrzymki. Słowa papieża do młodzieży, homilie, komentarze. Powstanie warszawskie. Pamiętajmy o bohaterach. Wywieźmy flagi i oddajmy hołd. Nasz dziennik rozmawia z żołnierzem batalionu Zośka o walce i pokoleniu, dla którego bój o wolną Polskę był zaszczytem. Orędzia anioła stróża Polski. O iskrze, która wyjdzie z naszej ojczyzny. Trująca propozycja Brukseli. Kolejne żądania Komisji Europejskiej uderzające w polską gospodarkę wbrew porozumieniom klimatycznym. Sezon na owoce. Jak wykorzystać je w naszym żywieniu? Przepisy na desery i ciasta. Czytam w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Szanowni Państwo, nim rozpoczniemy rozmowy niedokończone, pragniemy bardzo serdecznie podziękować ofiarodawcom Radia Maria, tym, którzy składają dary serca. Nasi współpracownicy i ofiarodawcy sprawi w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Starej Wsi koło Brzozowa, to województwo podkarpackie. Ofiarodawcami są pani Józefa Kopytko, pani Maria Nogaj, pani Helena Śnieżek, pani Anna Żmuda, pani Maria Dydek, pani Helena Łop, pani Genowefa Cop, pani Eugenia Bietka, pani Genowefa Tomoń, pan Stanisław Dydek, pani Genowefa Dąbrowska, pani Władysława Nogaj, pani Maria Pietryka, pani Renata Bober i pani Krystyna Szuba. Ofiarodawcy z Gniezna, z Biura Radia Maryja, przy parafii Trójcy Świętej, pani Czesława Krupa, pan Henryk Wojciechowski, pan Piotr Górczyński, pani Mirosława Makowska, pani Zofia Modrzejewska, pani Władysława Krauze, pani Maria Kopiecka, pani Borwanda Pobiedziska, pani Piasecka, pani Teresa Przybylska, pan Marian Wolicki, pani Teresa Stasińska, pani Agnieszka Gordon, pani Agnieszka Mieleszyn, Owczarzak, pani Helena Berlik, pani Maria Rafalon, pani Zofia Pełka, pani Jadwiga Dams, pani Zdzisława Lauchstedt, siostra Palotynki z ulicy Chorzej i wielu innych ofiarodawców. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy też panią Elżbietę Krężelewską. I pojawiają bo ta się baba się zwłaśniła dzisiaj tej królikarni, ale też obrazy właśnie bardzo, bardzo wielu młodych ludzi o różnych kolorach skóry, mówiących w różnych językach, którzy na ulicach Krakowa razem bawili się, radowali się, śpiewali, ale też spędzali czas na modlitwie.
I dlatego ten temat, chcieliśmy o młodzieży rozmawiać dzisiaj, o młodzieży, o jej miejscu w Kościele, o jej miejscu w świecie, w demokracji współczesnej. I to nasza refleksja właśnie od tego się zaczęła, od takich naszych bardzo osobistych wspomnień, jak my postrzegaliśmy te spotkania młodzieży, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. No i taka pierwsze skojarzenie, które nam się, pierwsza obserwacja, która nam przychodziła na myśl, to jest to, że było to bardzo wyjątkowe spotkanie z tego powodu, że wiele innych spotkań młodzieżowych no jest często naładowanych bardzo dużą agresją, bardzo dużym jakimś takim no zachowaniem, które no nie licuje z zachowaniem chrześcijańskim. Takim. Natomiast tam, w Krakowie, no to już są takie dość wiarygodne informacje, które docierają do nas od służb, właśnie od policji, że przez ten czas naprawdę nie było prawie w ogóle żadnych poważnych przestępstw, wykroczeń. Panował całkowity spokój. Ludzie, po prostu młodzi, potrafili się doskonale ze sobą rozumieć, spędzać ze sobą czas. Nikt nie ucierpiał w jakiś sposób, nie było jakichś sytuacji, które wymagałyby ingerencji z zewnątrz. I to jest taka pierwsza rzecz, którą zauważamy, że czasami w naszej takiej, w mówieniu o młodzieży, że z jednej strony mówimy, że młodzież jest nieco zepsuta może, że jest no w jakiś sposób nieposłuszna, no różnymi takimi negatywnymi pojęciami próbujemy ją opisywać, ale się okazuje, że jest też bardzo duża grupa, bo przecież to były naprawdę duże rzesze młodych ludzi. No to jest taka elita całego świata, można by powiedzieć, nie tylko elita Kościoła, ale elita świata, która spotyka się razem ze sobą po to, żeby budować nowe więzi braterstwa, budować taką autentyczną, głęboką więź wiary, wspólnotę Kościoła, ludzi, którzy pochodzą z różnych kultur i różnych języków. Więc ten obraz młodzieży, bardzo taki pozytywny czy negatywny, który czasami w naszych wypowiedziach się pojawia, to było takie pierwsze nasze spostrzeżenie. No w tym przypadku jestem przekonany, że to nasze oglądanie tej młodzieży dla nas, osób starszych, no jest takim bardzo, bardzo radosnym przeżyciem. I dlatego też myśleliśmy, żeby zaprosić też słuchaczy do tego, żeby no podzielić się takim swoim doświadczeniem właśnie, jak my postrzegamy tę młodzież, która tam była. Być może ktoś ze słuchaczy miał młodych ludzi w swoim domu, zaprosił ich do siebie, ludzi z różnych innych krajów, którzy mieszkali u niego. Może w tych rozmowach pojawiło się coś, co było bardzo ważne, właśnie dotyczące tych młodych ludzi, którzy przeżywają swoją wiarę, czy to w Polsce, czy w różnych innych krajach tego świata. Może są też młodzi słuchacze, którzy no, chcieliby się podzielić też takim swoim przeżywaniem tego spotkania z młodymi ludźmi. Do sprawy. Więc tak. Facebook lubi, wiesz, Facebook lubi, jak ktoś, proszę cię, nie, z takim przemyślanym scenariuszem spotkań. No, rok urodzenia, imię, nazwisko, płeć męska, żeńska lub inna. Urodziny, to no, zaangażował się w organizację, ale z dużą no to stanie, nie wpisze się, nie zaloguje się. A jak ktoś podaje, co pokazuje, że właśnie fałszywo, to się zaloguje. Staje się coraz ale potem jak się zapisze jeszcze raz swoje imię, nazwisko i poda inną datę, to mu skasuje następne, bo szybko wyłapie, że to jest coś nie tak. Że się nie zgadza i bądź z Facebooka, bo to jest... Mogą skasować, nie powiedzą dlaczego. Z bratem, który tam że się nie zgadza. Był też i mówił, że jak przechodziło wojsko polskie, które tam też i tak, znajomość Facebooka. Organizacyjne, porządkowe, to otrzymywali brawa i to od wszystkich, bo gdzie? Byli tak postrzegani, oni tu są potrzebni i nikt przecież on go nie puszcza. Znajomość, chociaż bo jest samotny. Zwłaszcza z tych krajów, gdzie trwa wojna. Znajomość Facebooka. Mieć różne a jak myślisz, kto nawiązuje znajomości przez Facebook i dlaczego? Ten pokój, który z serc płynął, również żołnierze. Znajomość Facebooka. Samotny. Samotny. Te Światowe Dni samotny. Młodzieży były bardzo potrzebne Polsce, bo najpierw przypomniały nam naszą historię naszej ojczyzny, która zawsze była otwarta dla obcokrajowców, dla gości. Butelek.
To nasza ojczyzna była wielonarodowa. My mieliśmy, zwłaszcza na wschodzie, różne narody, które tworzyły jedną ojczyznę. Przetrzymuję, bo jestem samotny, ty nigdzie tam nie idź, ty musisz być ze mną. Tutaj wiemy prawie 1000 lat. Wspólnej historii z narodem żydowskim też, który tutaj znalazł jakiś... Wypuszcza. Raz chciał skoczyć z balkonu, bądź się zabije. Dla siebie po... No bo jak on wychodzi i idzie, to ja zostanę znowu samotny, to ja się... ja skoczę. Wydaje mi się, że nam było potrzebne to doświadczenie, żeby poczuć się i nie wypuszcza. Naprawdę w swojej ojczyźnie, bo też przywołałem tu jedno z naszych wcześniejszych audycji, że jeśli ktoś żyje w ojczyźnie, to ma przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Natomiast ci, którzy wyjeżdżają i są w obcym kraju, mają tylko teraźniejszość. Oni nie mogą się odwołać do tradycji, do historii, nie mogą budować na tym, co przekazują przodkowie. Żyją tym, co teraz jest i ta przyszłość też jest pod wielkim znakiem zapytania. Więc na pewno to doświadczenie było nam potrzebne i sądzę, że ono naprawdę będzie owocować. Nas nikt nie musi przekonywać, że my jesteśmy częścią Europy, że jesteśmy w pełnym tego słowa znaczeniu kulturowo, politycznie, ekonomicznie, jeszcze raz mówię, to nie jest za, to jest blisko, bo to jest w tych blokach. Ze swoją tradycją, historią, religijnością, katolicyzmu. Ale właśnie też o tym kościele chciałbym powiedzieć, bo myślę, że ci młodzi ludzie, którzy być może z źródeł internetowych, być może medialnych, ale to bardzo prosta jest, tam się nie ma gdzie pomylić. Starego kościoła tradycyjnego, takiego ludowego, zamkniętego kościoła, który nie rozumie młodych, mogli zobaczyć kościół, który tam doszedł ze mnie pisany, że mieszkam na Leopolda Staffa, tam 2,20 i proszę o korespondencję na Leopolda Staffa. Adres tego Pawła. No, jak przyjdzie tam czy wezwanie do sądu, czy co, no to on tam ma się stawić, ale jak on mi dał upoważnienie, to korespondencję. Tak jak mieliśmy ostatnio przypowieści. Że uczony w piśmie powinien być jak ojciec rodziny, który wyciąga i korzysta z tego, co stare daleko i nowe. Myślę, że nasi goście, młodzi ludzie z całego świata doświadczyli też tej polskiej gościnności. To nie jest żadna przesada. My jednak potrafimy być rodzinni. No ale i że czasem przychodzi i tak dalej. Może mało mówimy gościnność, bo to do tego się przyzwyczailiśmy. Trochę to jest takie, powiedzmy, nam narzucone. Polak jest gościnny. Ale mnie się wydaje, że my jesteśmy bardziej rodzinni. No już to, co ja tego, że z rodziny, no to czy ciotka, czy... Możesz być wujkiem. No w wielu krajach, zwłaszcza zachodnich, rodziny niestety są w ogromnym kryzysie. A w niektórych rodzin jako takich po prostu nie ma. Możesz powiedzieć o dekoder. Nie ma życia rodzinne. O dekoderze możesz. Ja myślę, że nasza gościnność bardzo mocno łączy się z rodziną. Temu mówi dzień dobry. Jeśli chodzi o grzeczny, tutaj papieża, ja dzień dobry, mam takie wrażenie, grzeczny, że papież rzeczywiście poczuł się tutaj jako a ten dziad go wykorzystuje. Tam w tej swojej wypowiedzi telewizyjnej tak podkreślałem, że dla papieża nie liczy się, kto z jaką historią przychodzi, jaką ma przeszłość, jakie słabości, grzechy. On pod koniec czerwca miał oddać telefon. To jest przewodnik, który słucha, ale też odpowiada na pytania. Ja myślę, że większość tych młodych ludzi, którzy przyjechali, mieli różne pytania i wątpliwości, usłyszeli odpowiedzi na te swoje pytania. Bo papież po prostu potrafił się do tych młodych ludzi odnieść ich językiem. I to jest kolejna obserwacja. Papież mnie to osobiście cieszy, bo ja jako pastoralista, czyli teolog, który zajmuje się praktyką, zajmuje się działalnością, życiem Kościoła,
tym uwzględnieniem człowieczeństwa tych, którzy Kościół tworzą i wszystkich nauk, które się tym zajmują. To ojciec wspomniał, to teologia pastoralna musi współpracować, tak jak tu jestem z Zenkiem, który jest po dziennikarstwie, zna doskonale media, ale współpracujemy z socjologią, z psychologią, z pedagogiką, z medycyną. Dzisiaj tak teologia musi patrzeć na rzeczywistość, żeby ją zrozumieć. Ja myślę, że papież pokazał, że jego język to jest język, który trafia do młodych ludzi. Niekoniecznie, żeby mówił tylko o ich problemach. On mówi nadal o Jezusie i mówi o Ewangelii, ale wplata tam słowa, które myślę, że wyostrzają uwagę młodych. Jak padnie słowo internet, SMS, smartfon, to widać, że każdy młody wysłucha, czy zaraz kojarzy, a ja mam smartfon, a ja wysyłam SMS-y, a ja korzystam z internetu. Co on na ten temat powie? Papież różne rzeczy w tej okazji powie, ale język jest bardzo taki, powiedziałbym, dla młodzieży bardzo przydatny, bo mogą się też nim posługiwać. Już tak kończąc, bo padło też pod koniec audycji telewizyjnej takie pytanie, czy owoce tego spotkania młodzieży w Krakowie, w Polsce rzeczywiście będą na miarę naszych oczekiwań. Ja chciałbym powiedzieć, że ja patrzę na to, co tu się wydarzyło i na to, co papież powiedział. A tutaj z tyłu masz, według tego, co przytoczyłem. Gagarina 11:40. Słowa Janusza Korczaka, że to jest ta sama, co i Pan Bóg patrzy na człowieka, 11. Jak na kwiat jabłoni. No bo to kiedyś była Gagarina. Już ma w sobie owoc. A tu jest Iwicka. On patrzy na kwiaty, ale widzi już jabłka. 1:40. Ja myślę, że tak powinniśmy patrzeć na te dni. One się już stały historią, ale ponieważ my w tym uczestniczyliśmy, więc to będzie również nasza przyszłość. Jest jako przyszłego goście do zespołu Maria Krzysztof Markowski. Powiem, że dzisiaj tu przychodząc koło recepcji, jedna z pań, kiedy usłyszała, że 20 tysięcy było wolontariuszy, którzy posługiwali temu wielkiemu wydarzeniu. To Polski. Z ogromnym wrażeniem, że tylu młodych ludzi poświęciło, właściwie niektórzy przez skoro oni są komisariatem i ten adres należy do nich, to chyba nie ma problemu. Ale chodzi o sam fakt, że on przywłaszczył telefon. I myślę, trzeba to powiedzieć. Kochana młodzieży, jesteśmy z was dumni. Dumni z polskiej młodzieży, że znalazło się tylu z was, które nie szczędziły. On w ogóle ma brata, który jest młodszy od niego o 20 lat. Taką wielką liczbę młodych ludzi z całego świata. To jest w ogóle ma brata, dużo młodsze. I właśnie to, co próbuje się czasami robić, żeby za wszelką cenę udowodnić, że Kościół to osoby starsze. A tutaj wszyscy doświadczyliśmy naprawdę, jak Kościół jest młody, jak wszyscy poczuliśmy się przez tę młodość pociągnięci i wszyscy staliśmy się na pewno szczególnie też u góry. Przez to młodość. Ale to ksiądz złodzieje na maksa. Tylko za gościa, ale to nie o to chodzi. Złodziejem to można być, bo tylko że smacznym, bo na przykład Jahwe pozwolił Żydom ukraść złoto z Egiptu, wynieść złoto, czyli co? Jak była zemsta, to była zemsta na faraonie. Doświadczali poprzez media w swoich ojczystych krajach. I oni powrócą, oni będą mówić, że nie. Jak będziesz przechodziła, proszę ciebie, tu przed komisariatem drzwi wcześniejsze, jest wejście do Żydów mesjanistycznych. Jest inna, że to jest dojrzały kraj. Możesz tam nawet wejść się spytać, bo tam jesteś na dole i na górze.
właśnie to, że chociażby i to, że w tych dniach nikt nie wstydził się mówić o Jezusie. Kaplica czy coś tam. Nie wstydził się na ulicach wyznawać swoją wiarę. To nie było jakieś tam sobie. I ja tam oglądałam film z komputera. Film na temat, jak w Morzu Czerwonym znaleziono złote, ale to naprawdę złote koła od rydwanów faraona. Uczeni odkryli. Wzajemnie się. Dna Morza Czerwonego. Ale już teraz zgodnie z tym zamiarem. I taki ten film był ciekawy, że no, tylko takie filmy oglądać. Co to mi koncerty, po co mi głupoty, jak ja pójdę na wernisaż, to ja mogę zobaczyć złote, ze złota koła z rydwanu faraona. Proszę zapisać, gdyby jeszcze ktoś namalował, nawet miał wyobraźnię, ale to jest to. To jest ten temat, to ja wolę wernisaż. Aktywnie braliście w tym udział, w tym też. Dam kordegarza, tam mówili, że od piątki, jak nie zobaczę już. 655, 23, 56 dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie. 536, 600, 100 i drugi numer. 536, 600, 200 i dla naszych rodaków poza granicą Polski. Ale ponieważ galeria Kordegarda jest dość ciasna, bo to taki domek oddzielnie stojący, kto tam będzie się gimnastykował, żeby te kanapki magazynować, gdzieś to składać, skoro tam nie ma miejsca. 11, czyli 00, 48, 56, 655, 23, 60. I trzeba od razu mówić, że on się reklamuje jako Krzysztof Markowski, ale to Polski to czy też Krzysztof, to Polski to czy Andrzej, bo ten mówi, że Andrzej to Polski jakiś, ja mówię, dobrze, Andrzej Krzysztof, on może zmienił imię i nazwisko. Bo nie uczestniczyłam tak osobowo, tylko... Jak on już sporo lat żyje, nauczył się kręcić, stwierdził, że lepiej chyba się jest nie nazywać, jak się nazywało. A jeszcze w internecie? Ho, ja tu się rozpiszę. Już są takie, no, tamte hejty, to tak się mówi teraz. Takie nie. No ale wiesz, jeżeli to miałoby służyć krętactwu, złodziejstwu, to nie, bo dla wygłupów to może i można, ale nie dla chamstwa. I jak teraz było widać, to ta młodość jest najważniejsza, czyli właściwie mamy się modlić o to nowe życie, o te święte rodziny, bo też tam w komentarzach kapłani podkreślali, że to owoce są po jakimś tam czasie i właśnie, żeby modlić się o powołania, modlić się o święte rodziny, o nowe życie. I jeszcze tak kończąc, to bardzo wzruszająca była ta scena podczas wręczania darów papieżowi Franciszkowi. Ta dziewczynka mała, która ucałowała w pierścień i tak się, no jak to dziecko, rzuciła się w ramiona Franciszka. I właśnie tutaj o to chodzi, żebyśmy właśnie to nowe życie, które jest tym takim no źródłem, motorem każdego narodu, żeby właśnie to nowe życie przyszło też do Polski. Ja pamiętam, jak zaczynały się Węgry odradzać pod przewodnictwem Orbana, to też jak tu Węgrzy przyjechali do Polski, to oni nas prosili, by się modlić, żeby do Węgier, że Węgrzy zaczęły się rodzić dzieci. I miejmy nadzieję, że również ta tendencja teraz, że te święte rodziny będą te dzieci nam tutaj sprowadzały do naszej ojczyzny i to, co dał Franciszek, że i dziadkowie, i rodzice, i wszyscy razem będziemy to nowe życie kształtować. Dziękuję, szczęść Boże i słucham dalej przekazu w radiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Bardzo dziękujemy. Pani Marioli, prosimy o komentarz naszego gościa. Pani Mariolo, na początku powiedziała Pani takie wspaniałe słowo o wdzięczności, że w tym momencie takim pierwszym uczuciem, które nosimy w sercu po tym spotkaniu, dlatego tak się nie wstydzi grubaskę pokazać, bo ona za każdym razem jest tak oryginalna, że za każdym razem musi ona być co innego. Zechciał przysłać tutaj do Krakowa, żeby... Raz paznokcie tak wymaluje, że nie wiadomo co. Kiedy mówimy o wdzięczności, raz się ubierze na zielono, raz na żółto, raz na czerwono. Ona za każdym razem chce być kimś innym. Też z pamięcią. Dlatego ja rozumiem ją, że ona chce być nawet i grubaską. Te wydarzenia, które miały miejsce w Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży, będziemy próbowali dobro w tych wydarzeniach dostrzegać. Właśnie nawet takie drobne gesty, jak ta mała dziewczynka, która się rzuciła w objęcia papieża Franciszka.
Jeżeli będą w nas żyły właśnie takie dobre wspomnienia, które będą budziły wdzięczność, to one będą przynosiły dobro. A to wszystko, co nazwała Pani takie hejty, czyli takie negatywne mówienie o tym, że to się nie udało, że tam można było coś lepiej zrobić, no to będzie się rodziło tylko zgorzknienie, jeszcze większy podział, jakiś taki pesymizm, brak nadziei. I myślę, że w naszym w takim wspominaniu tego wydarzenia ja nawet nie widziałem, że ona tak no ważne jest to, o czym Pani powiedziała, odwołując się do arcybiskupa Depo. Natomiast żeby śpiewa, to wszystko z ona głos potrafi podnosić wielokrotnie bardzo wysoko do góry. To wszystko, i tak zakręca tym głosiczkiem i tak się nim bawi. I tak wysoko i wysokie, ja mówię, Boże, ona ma niesamowitą skalę. Prosząc właśnie o te dary. I kiedyś śpiewała w Opolu, to zajęła trzecie miejsce. Życie swoim dzieciom i wiarę w następne pokolenia. Ja bym powiązał tę wdzięczność z miłosierdziem. To nie jest bardzo dobra. Dlatego, że Rezmenka. Wdzięczność to jest przede wszystkim człowiek. My teraz musimy dziękować za coś. My powinniśmy dziękować najpierw za ludzi, za osoby. I ja naprawdę proponuję tym, którzy chcą jakiś owoc wynieść z tych Światowych Dni Młodzieży, żeby dodać do swoich modlitw taką intencję za ludzi, którym zawdzięczam cokolwiek. No dzisiaj widzimy, ile my zawdzięczamy tym, którzy przyjechali do Polski, a z drugiej strony oni też widzą, ile nam zawdzięczają i myślę, że oni zawsze powtarzają, będziemy mieć was w sercu, nas, nie tylko te chwile, ale nas. A jeśli chodzi o samo miłosierdzie i wdzięczność, to ja widzę coś takiego i tu odnoszę się do tych hejtów. Trzeba jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić i naprawdę się tym nie zajmować, bo takie coś to tak samo jak ktoś uderzy w lewy policzek, Chrystus mówi, nadstaw drugi, ale żeby nadstawić drugi, trzeba szybko zapomnieć o tym pierwszym policzku i myślę, że będzie dobrze. Myślę, że to jest opatrznościowe, że właśnie pierwszy telefon i od razu pojęcie wdzięczności wychodzi na pierwsze miejsce, bo to jest chyba stan normalnych Polaków dzisiaj. Ogromna wdzięczność najpierw Panu Bogu, Matce Bożej. Dobrze, że to dzisiaj w godzinie apelowej zostało wypowiedziane przez księdza arcybiskupa Depo, bo właśnie wszystko sprzyjało, nawet prognozy pogody były, tak. Prawda, inep. A Pan Bóg jakby miał taką koronkową robotę względem tego wydarzenia, że wszystko sprzyjało. Oczywiście my też jako wierzący jesteśmy przekonani, że to nie odbyło się bez też palca Jana Pawła II w niebie i siostry świętej Faustyny. Odbierzmy następne telefony. Radio Maria, prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Syna z Lublina serdecznie pozdrawia. Usłyszałam właśnie ten ton wdzięczności. Chciałam się podzielić też tym przeżyciem. Danym było na Jasnej Górze być na tych uroczystościach. Chciałbym, że to był oczas. Oczywiście celebra wdzięczność za dar chrztu świętego Polska, ale pomyślałam, no i całego świata, bo tam też tyle młodzieży było, całego świata, która podróżowała do Krakowa. Ale do czego zmierzam? Dostałam się z rano na plac, też dzięki arcybiskupowi wejściówki, tu bliziutko tego głównego przejścia od ołtarza do figury tam Matki Bożej Niepokalanej. Zaraz o 2:30 pojawiła się tam grupka studentów młodzieży z samej Argentyny, Buenos Aires, prawda? Więc już serce się radowało, więc zmęczeni. No i oczywiście z koleżanką Polką z Wrocławia i później doszła tłumaczka z Częstochowy, która mówiła, że hiszpańskiego uczyła się sama. Tak świetnie porozumiewała się, bo oni chciał do nich słyszałam po angielsku, oni nie rozumieli, co proszę, wiem, do czego zmierzam. I oczywiście tłumy przychodziły, trzecia, czwarta, piąta, no i później zmęczeni położyli się. No i ta bramka, ta barierka stała się trochę pusta, więc oczywiście wszyscy Polacy, no raczej panie, chciały, biegły do tej barierki zająć. Więc ja już tak walczyłam, jak widzę, że tłumaczyłam, że te osoby cały rok zbierały, prawda, fundusze na samolot, przelecieli, zmęczeni i chcą też widzieć blisko swego papieża. No jakoś z trudem tam pani też moje podlasy nam pomagało przyjmować to.
I do czego zmierzam? Kiedy już właśnie przejeżdżał papież, no to były te osoby tak bliziutko, no jeszcze wołałam, żeby flagę podniosły razem. Wołałyśmy Argentyna, mówiąc papa, papa. Był tak przyjęty papież, że też pobłogosławił. I do czego zmierzam? I później te osoby, ja mnie jeszcze ustąpiłam, bo trzymałam, więc prawda, ten chłopiec 3 razy mnie prosił, niech pan, proszę wstać, ja mówię, że nie, ale czułam, pamiętałam z 79 roku przyjazd papieża i następny. I chciałam, żeby to samo z tego samego ducha doświadczyli tej radości spotkania z Bogiem. I stanęli, cieszyli się, kiedy już papież odjechał, skupili się tak razem, tam było gdzieś kilkanaście osób. I nagle do mnie wszyscy, płakała taka Sandra, płakała rzewnymi łzami. Ja się wystraszam, nie widziałam o tym, co się stało, bo człowiek zawsze wszędzie pomaga. Oni tak mi dziękowali, że po prostu ja razem z nimi płakałam z wdzięczności. Taki duch od nich emanował wdzięczności i te oczy płakali, tulili się, no oczywiście różne tam takie pamiąteczki mnie ofiarowali w zamian za to. I dopiero doświadczyłam wdzięczność, prawda, ta dziewczyna, koleżanka powiedziała, że oni są tak wdzięczni Pani, że Pani pomogła tak blisko być Ojca Świętego. No także dziękuję bardzo. No i też byli wdzięczni, że byli, chwalili się, że byli na obiedzie wcześniej u arcybiskupa naszego depo. Także bardzo dziękuję. No i oczywiście zdjęć dużo zrobiliśmy, nam im wysłać i utrzymywać kontakt. Także bardzo dziękuję. To jest takie osobiste doświadczenie, prawda? Tego miłosierdzia z nieba i pogoda. Także wszystko było bardzo, bardzo po Bożemu i mówił honor, jakoś uratowało się tego pielgrzymstwa polskiego, że wdzięczni pojechali do Krakowa. Z Panem Bogiem i szczęść Boże, dziękuję za tę audycję. Szczęść Boże, dziękuję Pani Krystyno. Za głos i o komentarz prosimy naszych gości. Pani Krystyno, ja powiedziałbym tak, że Pani w pewien sposób zapowiedziała część przynajmniej homilii, którą papież wygłosił dzisiaj, kiedy mówił o Zacheuszu, który, żeby zobaczyć Jezusa, ponieważ był niskiego wzrostu, musiał wspiąć się na drzewo, co dla człowieka, jak podkreślał papież, majętnego, to mogło dla niektórych śmiesznie wyglądać, ale on odważnie postąpił, nie bojąc się, że będzie może w ten sposób się ośmieszał, bo to pragnienie, które miał w sercu, żeby spotkać się z Jezusem, o którym słyszał tyle, było większe niż ten wstyd czy nawet lęk przed śmiesznością. To była też jakaś forma, myślę, wolontariatu. My powinniśmy to słowo wolontariat naprawdę wpisać w swój codzienny język. My Polacy raczej jesteśmy nauczeni tego, to żeby Polski, służyć innym. Andrzej to Polski, I myślę, tak? że nasze doświadczenia ostatnich dziesięcioleci sprawiły, że naprawdę w nas jest ten duch służby, zwłaszcza tym, którzy są przyjmowani jako goście czy potrzebujący pomocy. Tu mi się przypomina, kiedyś takie doświadczenie zrobiono. Posadzono kogoś, kto płakał na ulicy i badano reakcję ludzi. Większość ludzi, to doświadczenie było we Francji robione w Paryżu, większość ludzi podchodziła i pytała, co ci jest. A tylko niewielka część pytała, w czym ci mogę pomóc. I ja myślę, że Pani postawa to jest właśnie ta druga, lepsza. Bo co nas obchodzi tak na początek, czy on płacze z tego powodu, czy z tego, w czym Ci mogę pomóc, co jest ważniejsze. I Pani to wspaniale zrobiła, więc dziękuję za ten głos, bo myślę, że to słowo wolontariat też w ten sposób nam się trochę przybliży. Wybieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo, kto się do nas dosłodził? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja tylko chciałem tylko powiedzieć, że 3 lata temu oglądałem Światowe Dni Młodzieży w Rio i powiedziałam tak, zadzwoniłem do Was i mówiłem, że wspaniałe dni. Co mam dzisiaj powiedzieć? Powiem tylko, że naprawdę, naprawdę wspaniałe dni młodzieży. To jest piękne. Już mam swoje lata. Ale powiem to, że naprawdę, gdyby nie telewizja Trwam, gdyby nie Radio Maryja, to nie wiem. Naprawdę jesteś wspaniały. Powiem tylko, że to naprawdę, a jak usłyszałem do widzenia ojca papieża Franciszka,
to dla mnie był, przepraszam za określenie, ale szok. To był dla mnie szok. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Opiekuję się 90-letnią matką, ale powiem tylko, bo nie mogłem pojechać, bo tak bym pojechał. Mimo, że mam już 45 lat, ale powiem tylko tyle, że naprawdę dobrą robotę robicie, bo nie dawać ludziom piwa, tylko właśnie Światowe Dni Młodzieży. Takie coś. I to jest piękne. Tylko chciałem. Grzegorz Wojciech z tym. Dziękuję. Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy i też Panie Grzegorzu, serdecznie pozdrawiamy Pana i mamę, przede wszystkim też, którą się Pan opiekuje, tak życząc Bożego błogosławieństwa i to papieskie błogosławieństwo, które wypowiedział przed tym, do zobaczenia, niech spocznie na Panu i niech umacnia i dodaje sił do takiej codzienności. A ja w tym wspomnieniu Pana chciałbym powiedzieć, że mówi Pan, że Pańskie serce bardzo dotknęło to, że papież starał się chociaż jedno słowo powiedzieć w języku polskim, to takie do zobaczenia, kiedy udzielił nam ostatniego błogosławieństwa. To wszystko mówi nam o tym, że żeby sprawić drugiemu człowiekowi radość, żeby go podnieść na duchu, żeby w jakiś sposób pokazać mu nasze współczucie, to, że zależy mu nam na tym drugim człowieku, do tego czasami potrzebne są proste gesty i słowa. Ja myślę, że właśnie młodzi ludzie, oni potrafili sobie takie proste gesty i słowa okazywać i dlatego wytwarzała się taka niezwykła atmosfera takiej przyjaźni, braterstwa pomiędzy nimi. Czyli oni się uczyli od siebie takich prostych słów w różnych obcych językach i powtarzali je po prostu. Mówili sobie do zobaczenia w różnych językach, dziękuję w różnych językach. Może się wydawać, że to jest bardzo drobna i śmieszna rzecz, no bo to nic nie kosztuje. Ale to naprawdę, to są te konkrety, o których też mówił papież Franciszek, że żeby zbudować dobrą wspólnotę i dobre relacje, nie potrzeba nam idei, nie potrzeba nam teorii, ale czasami drobny, zwyczajny gest, który wykonał papież Franciszek, mówiąc do zobaczenia do nas. I to nas wzrusza, że i zadał sobie swego rodzaju trud, żeby się tego nauczyć i żeby nam te słowa przekazać. Ja myślę, że młodzi ludzie są bardzo wyczuleni, no my dorośli też. No Pan mówił o sobie, że jako 45-latek... Młody człowiek. Ale ma Pan młode serce. Że młodzi ludzie są bardzo szczególnie tacy, że na te gesty są bardzo wrażliwi. Oni są... Człowiek, który jest obojętny, który nie potrafi tego docenić, który już jest taki albo oszołomiony czymś, taki uśpiony, no nie potrafi tych gestów zobaczyć, albo nie potrafi dać drugiemu człowiekowi. Młodość... A rozmawiamy dzisiaj o młodości, na czym polega młodość, na czym polega bycie młodym człowiekiem. Myślę, że to jest taka wrażliwość okazywania sobie drobnych gestów i budowania takich dobrych relacji właśnie poprzez te gesty. Ja tylko podkreślę, że no to jest język internetowych komunikatorów, prawda? Jedno słowo, ale odpowiednio użyte, daje zaraz całą rzeczywistość, a poza tym no, dochodzimy też do języka skrótów, też musimy się tego nauczyć. Myślę, że to jak się przełoży na działanie, to będziemy mieć nową rzeczywistość, również tę ewangeliczną. Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz jest Marta z Krakowa. Witamy. Jestem emerytką, jestem mamą i babcią. Byliśmy w centrum Jana Pawła II na mszy i widzieliśmy tam dwóch młodych leśników. I ci panowie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przyjechali aż ze Szczecina. Więc to jest po prostu niezwykłe, że taką drogę odbyli, żeby przyjechać do nas tutaj, żeby zobaczyć papieża. Również chciałam serdecznie podziękować mojemu koledze, dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego w Łodzi, który nas zainicjował. Sam przyjechał tutaj do Krakowa i wszyscy byliśmy razem właśnie na tej mszy świętej. Jestem bardzo zadowolona, że mój wnuczek zobaczył papieża, że dostał balon z wizerunkiem papieża Franciszka właśnie od mojego kolegi. I serdecznie dziękuję za tą audycję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dobranoc, szczęść Boże. Szczęść Boże.
Pani Marto, dzięki za głos. Pani nawiązuje w ten sposób do tego, co tutaj próbujemy też wyakcentować. Mianowicie, że co prawda to były Światowe Dni Młodzieży, ale w polskiej rzeczywistości były to często całe rodziny i to wielopokoleniowe dojeżdżały na te spotkania z papieżem. I ja myślę, że to jest taka specyfika i trzeba byłoby o tym głośno i dużo mówić, bo dla nas to jest to piękne świadectwo, że młodzież musi mieć swoją przeszłość. To, co papież właśnie mówił na spotkaniu z wolontariuszami. Przeszłość później musi mieć odwagę i to prowadzi wtedy do nadziei. I pytał ich, czy zrozumieli tę prostą lekcję i myślę, że pani pokazuje, że jest tutaj ta lekcja doskonale odrobiona. Raz, że rodzinnie, a dwa, że odwagi tyle, żeby właśnie jechać i z wnukiem, to naprawdę wydaje mi się, że to jest jakiś wzór. No a pokonanie też takiej odległości ze Szczecina, to jest też jakaś odwaga. I tę odwagę możemy też obserwować na co dzień. Teraz się zbliża czas w Polsce pielgrzymek na Jasną Górę. I takich odważnych ludzi, którzy często z najdalszych zakątków Polski będą wędrować, pokonując i odległość, i zmęczenie, i być może złe samopoczucie, ale dla wzmocnienia swojej wiary poświęcają i czas, i otwierają się na spotkania, no bo to jest też przejaw tej odwagi. No, odbieramy następny telefon. Radio Maryja, kto się do nas dodzwonił? Zosia z Kraśnika. Jestem, po raz pierwszy się w ogóle dołączyłam, aż dziw, ale szczęść Boże przede wszystkim. Szczęść Boże. Chciałam tylko tyle powiedzieć. No ja jestem już troszeczkę wiekowa, chociaż dzisiaj ostatnio czułam się bardzo młodo. I chciałam powiedzieć tylko tyle, że tutaj się okazało to kulturalne multikulti. To tak powinno się dochodzić do całego świata. Ta młodzież dała nam do myślenia wszystkim. Myślę, że wszystkim powinna dać do myślenia. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Szczęść Boże i prosimy komentarz. Pani Zofio, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że po raz pierwszy mogła Pani uczestniczyć w tej naszej audycji. No i użyła Pani takiego bardzo, bardzo no, często używanego słowa, które może mieć bardzo dużo negatywnych, ale Pani użyła to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, powiedziała multikulti. Rzeczywiście, czasami no jest swego rodzaju taka ideologia, że to multikulti ma polegać na tym, że wszyscy mają być jednakowi, że trzeba tak wymieszać te wszystkie kultury, żeby już nic nie było ważne, ani nic nie było istotne. Natomiast tam, gdzie byli ci młodzi ludzie, jak mogliśmy zobaczyć, każdy miał swoją tożsamość. On wiedział, że jest Argentyńczykiem, że jest Hiszpanem, że chodzi z Puerto Rico, że jest z Panamy, że jest Polakiem. I on tej swojej tożsamości, on się nie musiał wstydzić. I ta tożsamość nie była przeciwieństwem wobec nikogo innego. To się wszystko układało w piękną, harmonijną całość. Dlaczego tak było? Dlaczego to było możliwe? Dlatego, że wszyscy, którzy tam przyjechali, to byli chrześcijanie. Oni wszyscy żyli prawdą Ewangelii. Oni żyli spotkaniem z Chrystusem. Mówili o Chrystusie tym samym językiem. Więc tworzenie właśnie takiego braterstwa, takiego pojednania różnorodności jest możliwe wtedy, kiedy będą wspólne wartości. Jeżeli tych wartości nie będzie, no to wtedy trzeba pozbyć się, wstydzić się tego, kim ja jestem. Natomiast no, to spotkanie jeszcze raz pokazało, że bycie Polakiem, bycie Argentyńczykiem, Hiszpanem, to nie jest powód do wstydu i to nie jest powód do tego, żeby walczyć ze sobą, tylko możemy się spotykać posiadając bardzo wyrazistą tożsamość. Ci wszyscy ludzie, tam nie było nikogo takiego, kto miałby zachwianą tożsamość. Nie wiadomo skąd by był. Oni wszyscy mieli bardzo określone, oni wiedzieli kim są, skąd pochodzą, jakim językiem mówią, jaka jest ich historia. A mimo tego potrafili ze sobą wspólnie modlić się, przeżywać ten czas, dzielić się sobą.
No to jest chrześcijaństwo, to jest najczystsza Ewangelia, w jaki sposób różnorodność może tworzyć harmonię. Ja tutaj dodam, bo nasi słuchacze być może zetkną się z tym słowem inkulturacja. To jest słowo, które w teologii pojawiło się w dokumentach Kościoła, zaczęło funkcjonować od Soboru Watykańskiego II, ale jeśli to słowo Państwo usłyszycie, to jeśli będziecie szukać odpowiednika czy definicji, to przywołajcie wspomnienia właśnie tej różnorodności kultur, pochodzenia, historii przy jednoczesnym uszanowaniu Ewangelii. Inkulturacja Ewangelii polega na tym, żeby nie naruszyć tego, co jest piękne, tego, co jest dobre w danej kulturze, nie dotknąć Ewangelią tego, co jest tożsamością człowieka, tylko zjednoczyć to wszystko wokół tego, co jest istotą Ewangelii, czyli wokół miłości ewangelicznej. I to jest właśnie inkulturacja. Odbieramy następne telefony Radio Maryja. Bardzo prosimy, kto się do nas zadzwonił. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca Klawcie oraz wszystkich gości w studiu. Paulina, to ty rozpoznaję twój głos i byłem wczoraj dumny, jak to się stało, że ciebie mogliśmy wczoraj zobaczyć na ekranie. Właśnie i to na cały świat poszło. Wiem, że byłaś wolontariuszką, to tym bardziej liczymy, prosimy o to, jak to się stało, że w ogóle byłaś wolontariuszką i jak to się stało, że wczoraj takie wyróżnienie ciebie spotkało. I jakie wrażenia po tym wszystkim? Bardzo cię prosimy. No właśnie, dlatego dzwonię, bo chciałabym się podzielić ze wszystkimi słuchaczami Radia Maryja. Dane mi było właśnie być wolontariuszem długoterminowym, można powiedzieć, pracownikiem w Komitecie Organizacyjnym Światowego Dnia Młodzieży. Trafiłam tam w listopadzie, jak już skończyłam studia w Toruniu. Dla tych, którzy nie wiedzą, jestem absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak skończyłam studia, wróciłam do Krakowa. No i szukałam pracy w zawodzie i tak Pan Bóg akurat pokierował moim życiem, że dostałam się właśnie w swoim kierunku do Komitetu Organizacyjnego Światowego Dni Młodzieży. Pracowałam w komitecie, w Departamencie Komunikacji, przygotowywałam materiały różne filmowe dla osób z całego świata, do różnych stacji telewizyjnych. To były takie świadectwa osób młodych, które wcześniej uczestniczyły w Światowych Dniach Młodzieży. No i właśnie było mi dane też przygotowywać te Światowe Dni Młodzieży. Mogłam oglądać, jak to wygląda od środka. Było to moje pierwsze Światowe Dni Młodzieży. Wcześniej planowałam gdzieś pojechać, ale zawsze coś wychodziło innego. I tak sobie pomyślałam, że nie było mi dane pojechać na Światowe Dni Młodzieży, to Światowe Dni Młodzieży przyjechały do mnie i to jeszcze do mojego rodzinnego miasta Krakowa. Więc grzechem by było nie wziąć udziału w przygotowaniach tego pięknego Święta Młodych. I już dzisiaj po zakończeniu tych pięknych uroczystości mogę powiedzieć, że właśnie to było Święto Młodych z całego świata, którzy mogli mówić w różnych językach, mogli mieć różny kolor skóry, mogli mieć różną kulturę, inne upodobania co do jedzenia, co do ubioru. Ale właśnie łączyła ich, jednym co ich łączyło, to była wiara w Pana Jezusa i chęć posługi drugiemu człowiekowi. To było coś, czego najbardziej doświadczyłam w komitecie, gdzie pracowałam z osobami praktycznie z każdego miejsca na świecie, ponieważ byli to wolontariusze również międzynarodowi. Były to osoby z Europy. Halo? Chyba nam się zerwało. Halo? Tak, nie słyszeliśmy przez moment. Można teraz kontynuować. Słyszymy teraz. Proszę tak. Bardzo. Także właśnie najwięcej było osób z Ameryki Południowej u nas w komitecie pracowało. Były to osoby z Brazylii przede wszystkim. Myślę, że ze względu na to, że właśnie poprzednie Światowe Dni Młodzieży było w Krakowie, to chyba tak pociąga, że osoby, które są uczestniczą w Światowych Dniach Młodzieży, są gospodarzami, to później już chcą jechać, ponieważ już teraz dzisiaj dostawałam wiadomości, jestem teraz odpowiedzialna za media społecznościowe Światowych Dni Młodzieży, czyli między innymi właśnie za Facebooka, gdzie już dzisiaj wieczorem dostawałam wiadomości od osób z zapytaniem, czy mogą wziąć udział w Panamie, czy będziemy organizować grupę z Krakowa i czy mogą przygotowywać od środka te Światowe Dni Młodzieży. No już w tym momencie
my jako Polacy przekazaliśmy pałeczkę Panamie, więc to już nie my się będziemy tym zajmować, ale oczywiście każdy, kto chce wziąć udział, każdy, kto chce być wolontariuszem, szczególnie tutaj właśnie myślę w Młodzieży Polskiej z Krakowa, którzy się zachwycili tymi Światowymi Dniami Młodzieży. Owszem, mogą pojechać do Panamy i mogą przygotowywać te Światowe Dni Młodzieży. I co jeszcze doświadczyłam takiego, będąc w komitecie, to właśnie taka chęć służby drugiemu człowiekowi. Pomimo tego, że no już pod koniec przygotowań Światowe Dni Młodzieży zmęczenie brało w górę, spaliśmy po kilka godzin i była taka duża presja czasu, żeby wszystko przygotować na ostatni guzik. Również martwiliśmy się o wiele rzeczy, ponieważ no, główne pytania się pojawiały o bezpieczeństwo, o pogodę, o miejsce, czy jest dobrze przygotowane, więc było dużo różnych takich trudności. Ale pomimo tego łączył nas Pan Bóg, wspólna modlitwa w komitecie. Przepiękny był dla mnie moment takiej wspólnej modlitwy. O 12 gromadziliśmy się na modlitwie Anioł Pański, gdzie była ona w różnych językach. Na koniec modliliśmy się modlitwą Światowego Dnia Młodzieży. Czuć było tej jedności między nami. A później o godzinie 15 modliliśmy się wspólnie koronką do Bożego Miłosierdzia, gdzie codziennie była ona odmawiana w innym języku, w 5 językach modliliśmy się. Też ta modlitwa wywiązała się w komitecie w grudniu, w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o Maćku, o którym wspomniał Ojciec Święty, kiedy pojawił się pierwszy raz w oknie. Właśnie wspomniał o Maćku naszym koledze, który w grudniu zachorował na nieuleczalną chorobę, na nowotwór 4 stopnia kości udowej. Bardzo rzadka choroba. Maciek był moim kolegą, którego spotykałam na korytarzu, który pracował w tej samej sekcji komunikacji, tylko on był odpowiedzialny za grafikę. Miał niesamowity talent, był takim ciepłym, spokojnym człowiekiem i który właśnie doświadczył, którego Pan Bóg doświadczył chorobą. Ale dzięki temu, że go doświadczył, jeszcze większa jedność się stworzyła u nas w komitecie, ponieważ od tej pory wspólnie modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwą do błogosławionej Kareluszy Badano, właśnie w jego intencji o cud uzdrowienia. Co prawda Maciek nie został uzdrowiony, umarł, ale dzięki niemu zostało uzdrowionych wiele relacji, wiele osób u nas w komitecie zostało uzdrowionych, wiele osób zostało uwolnionych, nawróconych. Także przez te osoby również dużo dobrego się działo u nas w komitecie i wiemy, że właśnie też w ten sposób Pan Bóg chciał pokazać nam wszystkim, którzy tam pracowaliśmy ciężko, że On jest, że On się troszczy o nas. Bo tak się mówi, że w momencie, kiedy jest nam trudno, to właśnie jest moment, kiedy Pan Bóg o nas się troszczy, ponieważ zaznacza swoją obecność w naszym życiu, więc tam też było trudno też przyjąć tę wiadomość, że Maciek od nas odszedł, ale wiedzieliśmy, że w tym momencie Pan Bóg ma najlepszą prawą rękę, ponieważ Maciek był bardzo dobrze obeznany z tym, co robi, bardzo dobrze wiedział, jak wygląda praca w komitecie, więc wierzyliśmy to i wierzymy w to, że właśnie to wszystko wyszło bardzo dobrze na najwyższym poziomie, też dzięki temu, że Maciek tam był u góry i pomagał też dowodzić nad tymi Światowymi Dniami Młodzieży. Też chciałabym wspomnieć o wczorajszym momencie, właśnie o którym Ojciec wspomniał. Właśnie to był koncert Credo, uwielbieniowy koncert podczas czuwania, tradycyjne czuwanie, które zawsze ma miejsce na Światowych Dniach Młodzieży. To była też dla nas, wolontariuszy, forma nagrody, że mogliśmy brać udział w takich ważnych momentach, kiedy właśnie był Ojciec Święty, czy podczas spowania, czy podczas drogi krzyżowej. Byliśmy zaangażowani w różne formy. To była dla nas taka forma nagrody. No i ja mogłam wykorzystać też swój talent poniekąd recytatorski właśnie na scenie wczoraj podczas tego koncertu. To było też dla mnie takie piękne doświadczenie takiej modlitwy, bo to była co prawda to były takie teksty układane, ale to była forma modlitwy. Więc dla mnie to była też taka forma modlitwy, takiej modlitwy wstawienniczej, że modlę się z intencji grzeszników, z milionami ludzi, którzy są ze mną, czuwają. Pięknym było doświadczeniem, że na zewnątrz to było. To było tak, jakbym krzyczała prosto do Pana Boga, do nieba, który jest. Więc to był taki bardzo zajmujący moment. Wiele osób też przeżyło tak głęboko ten koncert. Wiele osób mówiło, że w porównaniu do poprzednich Światowych Dni Młodzieży naprawdę był taki głęboki ten koncert, taka forma modlitwy tego koncertu. Więc wiele osób też się zaangażowało w to. Mogliśmy to przeżywać wspólnie, odebrać tę nagrodę tej naszej ciężkiej pracy. I jeszcze o dzisiejszym dniu wspomnę. Ojciec Święty jest już teraz w Watykanie, odleciał od nas
po godzinie 19, kilka minut po 19, ale jeszcze przed odlotem spotkał się na najważniejszym spotkaniu, można powiedzieć, ponieważ było to spotkanie z wolontariuszami długoterminowymi, krótkoterminowymi, którzy poświęcili swój czas, swoje talenty, swoje chęci, swoje zdrowie właśnie dla służby drugiemu człowiekowi, dla służby właśnie Światowym Dniom Młodzieży, przede wszystkim też dla Jana Pawła II, który jest inicjatorem tego Święta Młodych. Więc Ojciec Święty przyjechał do nas o 17 na miejsce spotkania, gdzie byli wszyscy wolontariusze. Całe trybuny były zapełnione, tam około 25 wolontariuszy było na tym spotkaniu. I też piękną niespodzianką było dla mnie możliwość spotkania Ojca Świętego tak bardzo blisko, tak w zasięgu ręki, ponieważ Ojciec Święty był na scenie, a dookoła niego siedzieli młodzi ludzie z różnych kontynentów i właśnie ja byłam jedną z tych osób, która siedziała faktycznie zaraz przy siedzeniu Ojca Świętego, gdzie mogłam zetknąć się z jego wzrokiem, który był przepełniony miłością i takim pokojem. Dało się też odkryć, że Ojciec Święty był bardzo szczęśliwy z tego, że może być tylko z nami młodym. Dla niego to był też taki czas, finałowy czas dla tego młodzieży, gdzie tylko był wolontariusza, nie było nikogo innego, tylko byli wolontariusze. To było takie bardzo prywatne spotkanie. I też dał to odkryć w momencie, kiedy miał został tekst przygotowany, przemówienie właśnie do nas, które miał przygotowane, odłożył, stwierdził, że tu jest zbyt dużo kartek, zbyt dużo treści i on tego nie będzie czytał, tylko on do nas skieruje słowo właśnie z głowy, co prawda po hiszpańsku, ale pytał, czy zrozumiemy. Większość z nas zrozumiała, co ojciec chciał przekazać, a ci, którzy nie rozumieli, to bratersko sobie pomogliśmy, wsparliśmy się przede wszystkim językiem angielskim, który jest głównym językiem, jest językiem komunikacji między nami, wolontariuszami międzynarodowymi. I Ojciec Święty pięknie powiedział do nas, żebyśmy walczyli, jak będą trudności, że najważniejsza jest nasza przyszłość, ale nasza przyszłość budowana na przeszłości, żebyśmy pamiętali o relacji z naszymi rodzicami, z naszymi przodkami, z babcią, z dziadkiem, żebyśmy nigdy nie zapominali o dialogu z nimi, ponieważ oni są historią, ale ta historia tworzy przyszłość. My jesteśmy tą przyszłością i żeby ta przyszłość była dobra, to musimy też czerpać z przeszłości, z doświadczenia naszych przodków. I dał nam takie właśnie zadanie, żeby pamiętać o przyszłości, która będzie budowana na przeszłości i walka w każdym młodym człowieku ma być chęć walki do pokonywania przeszkód, trudności, żeby się przyda do głosem Pana Jezusa. Więc to był taki przejmujący dla nas młodych ludzi moment, kiedy Ojciec Święty też wyraził swoją radość z pobytu u nas, wdzięczność za to, że tak pięknie przygotowaliśmy wszystko, tego, że mógł być również z nami, że wszystko odbyło się bezpiecznie. To naprawdę tutaj też się należą wielkie słowa podziękowania do policji, do straży pożarnej, do wszystkich służb, które pełniły tak wielką posługę podczas tego tygodnia. Naprawdę w Krakowie jeszcze nie widziałam takiej liczby policji, straży pożarnej, wojska, BOR-u, jak było właśnie teraz podczas tych kilku dni. Naprawdę można było czuć się bezpiecznym. Policjanci stanęli na najwyższym poziomie. Wszystko było naprawdę zapięte na ostatni guzik. To dzięki Bogu właśnie widać efekt, że wszyscy wrócili cało i drodzy do domu. Teraz wracają również, ale nic się nie stało, nie było, żeby mieli bezpieczeństwo życia dla nas wszystkich, którzy braliśmy udział w Światowych Dniach Młodzieży. Pawlina. Także bardzo, bardzo Ci jesteśmy wdzięczni. Widzę, że jesteś studentką po Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mogę mówić, nie mówić, owszem, tak. Ale nie tylko. Bardzo myślę, że to był bardzo potrzebny też telefon. Kogoś, kto z tak bliska przez dłuższy czas przygotowywał to spotkanie, uczestniczył wraz z wielką rzeszą młodych ludzi. Ja jestem z siebie, Paulina, bardzo dumny, cieszę się, że właśnie wczoraj mogłem zobaczyć, uświadomić sobie, że nie brakowało też studentów z naszej uczelni. To tak troszeczkę prywatnie, chociaż bardzo tak nas wielu w tej chwili słyszy. A oddam naszym gościom, by po prostu swój komentarz opowiedzieli, dodali do Twojego telefonu. Dobrze? Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy, Paulino. No, rzeczywiście jesteś na swoim miejscu. Jako komunikatorka doskonała potrafisz jasno, ale też bardzo precyzyjnie też opisać to wszystko, co się działo. Ja chciałbym do tego, bo ty byłaś wolontariuszką, tak jak wielu, 20 tysięcy wolontariuszy, no to jest potężna liczba, to jest cały stadion osób, które są odpowiedzialne za przebieg no, bardzo skomplikowanego spotkania. To jest duży wysiłek organizacyjny. I to, co opowiadałaś, ja chciałbym dwie rzeczy wydobyć z tego spotkania. No wszyscy ci wolontariusze, zdecydowana większość, to byli ludzie młodzi, a rozmawiamy o młodzieży. I dlatego to ten wasz sposób przygotowania, ten wasz sposób organizowania tego rodzaju spotkania, on się wyróżniał od innych. Po pierwsze dlatego, o językach mówiłaś, że ta modlitwa w wielu językach pozwalała wam lepiej się rozumieć, tworzyć taką duchową jedność. Młodzi ludzie młodość się charakteryzuje tym, że jest jeszcze wola, żeby się kształcić. Starszy człowiek już tak trochę zatrzymuje swój rozwój intelektualny, rozwój swoich umiejętności, natomiast młody człowiek zawsze chce się rozwijać.